Witam oczywiście bardzo serdecznie. Ogólnie to jest kanał Kolorowe Ogrody Flowers. Oczywiście witam wszystkich, oczywiście widzów. Dzisiaj taki temat mniej więcej jak ratować przelane rośliny. I dziś taki ogólnie materiał, może i krótki, może i długi. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. No i oczywiście tu mamy przykład. To jest oczywiście skrzydłokwiat po swoich przejściach, tak dalej. On był praktycznie przelany. No i moim sposobem udało się go uratować przed przelaniem, chociaż był przelany, tak dalej, ale udało się go uratować. Zobaczcie, jak on ma praktycznie zdrowe liście. Niektóre też praktycznie z dołu wypuszcza. Tam niektóre ma też przekwitnięte, tak dalej. Wszystko ma ogólnie praktycznie zdrowe. Jeżeli chodzi o wilgotność, to jest dobra. Jeżeli chodzi o ziemię, tak dalej. Tak w skrócie, no dziś mamy oczywiście 14 września. Tak liczę 11-12 stopni jest niestety. Trochę jest chłodno, ale zobaczymy jak to wszystko będzie, jak tam rośliny sobie z tym poradzą, tak dalej. Ale ogólnie przejdźmy może do tematu, jak właśnie uratować takie rośliny przelane. No i tu jest taki sposób praktycznie niezawodny. Po prostu jeśli mamy oczywiście przelaną roślinę w doniczce razem z ziemią, to po prostu rośliny usuwamy z doniczki. Czyli po prostu ją, jakby to powiedzieć, albo wysypujemy, albo po prostu ją oddzielamy od doniczki. Roślinę kładziemy na jakiś, nie wiem, papier czy na coś, żeby po prostu, albo do jakiegoś wiaderka czy coś do rośliny. Może być nawet osłonka i oddzielamy. Oczywiście mokrą ziemię możemy wyrzucić lub po prostu wysuszyć, obojętnie co z nią możemy zrobić. No i przede wszystkim możemy to zrobić inaczej, tak? Możemy zrobić tak, że roślinę położyć na papier na 12 godzin bez żadnego nic, bez żadnego podłoża, tak dalej. Później po 12 godzinach wstawiamy do podłoża, czyli do świeżej ziemi, tak dalej, bez żadnego podlewania, bez niczego, nic. I to jest kolejne 12 godzin zostawiamy w tym podłożu. Po tych kolejnych 12 godzinach możemy tak spryskiwaczem lekko prysnąć ziemię. Tylko ziemię. Lekko prysnąć. Tylko leciutko tak popryskać ziemię, bo jeżeli podlejemy to konewką czy czymś, to możemy znów mieć problemy. No i po takim czasie możemy też roślinę obserwować, jak zareaguje. No oczywiście bez podłoża 12 godzin może to być dla rośliny szok, ale uwierzcie, że to na pewno zadziałało, bo takim sposobem mniej więcej uratowałem właśnie skrzydło kwiata. Także jeżeli chodzi o przelane rośliny, to polecam ten sposób. No i mam nadzieję, że oczywiście Wam pomogłem, a ja oczywiście zapraszam do kolejnego materiału na temat, jakby powiedzieć, jak odróżnić jeżówkę od rudbeki. Także zapraszam, a w tym oczywiście materiale ja się oczywiście będę z Wami żegnał. No i oczywiście mam nadzieję, że Wam pomogłem w tym sposobie, jak te rośliny przelane ratować i tak dalej. No oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę. No i oczywiście subskrybować kanał Kolorowe Ogrody Flowers. Także dziękuję oczywiście za uwagę. Na razie. I do kolejnego materiału ogrodniczego. To był oczywiście kanał Kolorowe Ogrody Flowers. Na razie. Do zobaczenia. No i oczywiście widzów. Oczywiście pozdrawiam.